Ile jest tych ocen, nie? Od E. 6. Ok, 6. Autoatak. A Q ma... Ok, czekaj. Q robi... Czekajcie, może najpierw animację sprawdźmy. Ok, to jest to, co cały czas spadają łuski. O! To jest to z tą monetą, nie? I ona rzuca monetą w kogoś i zadaje jeden damage. Taniec. Tylko ona nie tańczy. Mam wyłączone dźwięki. Fajnie nawet. Ocenę stylu za Control 2 dostajesz? Ej, to bez sensu. Naprawdę? Jaka jest różnica? Aha, to jest skill shot? To jest skill shot. A z bliska... Nie do końca kumam, jak to z bliska działa, szczerze. Okej, czy to zależy od tego... Okej, przeciwnik jak jest blisko, to mieczem atakuje, tak? To nie jest jak MF-ka. Okej. Biłem się w creepach, nie? To trochę więcej dipsa dostałem. Od X-a Mirki. On będzie miał przede mną level. ANTRYFIGHTER1 2 złote. Drodzy Noxianie, dajcie łapki w górę, nie bądźcie sknery, to nic nie kosztuje, pozdro Noxy, pozdro czat. Dzięki wielkie za donata. Jaki cooldown ma Q? I za przypomnienie o łapkach, nie? Nie wiem, czy W nie chcę... Nie, W lepiej będzie... Chociaż może powinienem teraz wziąć? 30 sekund cooldownu, sporo, sporo. Ale to jest bardzo mocny spell. Bo niszczy pociski i na dodatek zadaje damage, nie? Okej. Na razie nie chcę się wbijać. Jako, że to PB, to łatwo się traci CS-ki. Bo jest dosyć duży ping. O, czekajcie, a czy z bliska wale inny damage? W sumie tego nie wiem. Czekajcie. Chcę, żeby ta fala się trochę odpuszowała. Zajebiście to wygląda z tymi creepami. 75. 75. Wygląda identycznie ten damage. Muszę z dwóch zaraz chyba. Kurde, no to nie wchodźcie na grę. Okay. Czemu tak się pali? Czy to jest nowa animacja Ignite'a? Do creepów mogę doskakiwać z Q. To jest koks. To jest koks. Bardzo mi się podoba. Okej. Okay. Jeszcze dostaję attack speed oczywiście, bo spada robi 10 rzeczy teraz w lolku. Aha, dodatkowy magiczny damage jest z bliska. Okej, czyli jest dodatkowy dips, faktycznie. To E jest bardzo fajne do cleara, wiecie? Wydaje mi się turbo mocne. Nowy Ignite, tak wygląda, okej. Ej, ale nawet fajnie. Jak dać donata? Jeżeli chcesz... O, czekaj. Jeżeli chcesz dać donata, to masz link w opisie. Z tymi ocenami to tak trochę dziwnie czasami, szczerze. Czekajcie, a oceny dają mi jeszcze attack speed, prawda? To nie jest tylko możliwość włączenia R-ki. W
trakcie W nie mogę chyba autoatakować. Nie jestem pewien, czy tego W jest dobrze używać. Dobra. I zaraz będziemy mogli sprawdzić, jak to jest z tym damage'em. Czekajcie. Movement speed na ocenę dostaję. Mocne, bardzo, na mobilnym carry. Podoba mi się perspektywa crit buildu, nie? O, a w melee ataki zadają dodatkowy magic damage, który zwiększa się z brakującym HP. Loxi, 2 złote. Słyszałem, Loxi, że jak klikniecie łapeczkę pod stream, będziecie koksami, a jak włączycie follow, to jest to łatwy sposób na dziewczynę. To drugie potwierdzam, tak. Dobra. Dzięki za donate'a i za przypomnienie. Jak to działa? Okej. I mam 3 sekundy cooldownu. To nakłada... To, że ten spell nakłada lifesteal, chat, to jest obrzydliwe, nie? Autentycznie obrzydliwe. Trzeba zaczynać z autoataku, nie? Żeby jak najszybciej skastować Rkę. Tylko wydaje mi się... Kiwiki ma cooldown? 4 sekundy. Nie wiem, jak z tym używaniem W. Czy to się opłaca. Tylko żeby ocenę nabić. Wydaje mi się, że lepiej może być zaczekać. Na jaką linię jest Samira? No, wymyślona jest... Na AD Carry, z tego co wiem. Powiem wam, że projekt jest fajny. Autentycznie... nawet jeżeli będzie OP, znaczy to jest taka postać, że... Ma fajny design. Nie dolecę do niej. Kurwa. Oh shit. Ta Rka i on mają cały czas. Ej, to nie jest okej. Okay. To nie jest okej. Okay. Idzie do nas Samira. Ich. Można rzucić jeszcze E w trakcie Rki. Ale podobno też można W w trakcie Rki. Essence River jest bardzo fajny, bo... Możesz wcześniej... Masz mniejszy cooldown na Q, więc jest dużo łatwiej nabić tą Rkę. To jest super, nie? Okej. Okay. Zabijali naszych ziomeczków na bocie. Nie mogę urobić Drake'a. Trochę ciężko na wysokim pingu się gra, bo ona ma spale takie do reakcji, nie? Że na przykład to W. Znaczy głównie W. Bo W jest takim spalem, że reagujesz nim na to, aż jakby coś leci w twoją stronę? Co maksować drugie? Daje atak speeda dodatkowego.
Chyba E. Wiecie, auta atak? E. Okej. Porąbane. To na górze, to zla, czy ze streama, to liczba patronów. I cały czas mam merkę, nie? To jest najgorsze. Domagiusz, 2 złote. Oglądając zagranicznych gamerów, polecam ci przetestować Mana Moon Essence i 3 Anti-Force na niej. Robisz dobrą robotę na ET, trzymaj tak dalej, kareta, kareta. A, dzięki wielkie, mordo. I za donajcika, i za komplement. Muramana musiałaby się nakładać na RC. Nie wiem, czy to są zwykłe strzały. Ej, czekajcie. O, bo ja robię Magic Damage wieży też. I znowu R-ka. Ej, ta postać, jak się nafiduje, może być najgroźniejszą postacią w LoLu. Nafidowana Samira. Ona może być gorsza od Katy teraz. W sumie nie wiem, czy... Słaby net? Nie, na PB jest duży ping. Okej. Wydaje mi się, że... Phantom jest... bardzo mocny. Z itemów nakryta. Dlatego, że Samira się raczej wbija, nie? W środek walki. Niech to usunął. Znaczy, ona jest fajna, nie? To... Robi coś unikalnego z tym systemem ocen. Pytanie, jak to zbalansować, nie? Ona jest ten. Czy nafidowana Samira jest groźniejsza od Yona czy Kasadina? Ciężko powiedzieć. Ale tutaj porównujesz to z najgroźniejszymi postaciami, nie? Takimi topka topki. Bo... nafidowany... No Kasadin jest tak zrobiony, że on ma być, on ma stompować totalnie late, nie? I on jest... A do Yona ciężko ją porównać na przykład. A do Yona ciężko ją porównać, bo... Wydaje mi się, że auto-atak E, tak trzeba zaczynać combo. Jakbym ocenę teraz dał radę utrzymać. Okej, strasznie dużo dipsa robię. Gdyby nie ten ping, to bym zdążył chyba Brauma tutaj zabić. Trochę ciężko się robi combo szybkie, nie? Okej, i teraz mam kasę na Infinity. Co to jest ta ocena? Na pasywie. Okej, to jest taka mechanika, którą ma tylko Samira. Ona polega na tym, że żeby skastować R-kę, musisz mieć ocenę S. Oceny E zaczynają się od E, czyli jest E, D, C, B, A, S. 6 ocen. I oceny się nabija tak, że jak rzucasz czempiona, inny rodzaj damage'a jakby niż ostatnio. Nie wiem, jak to prościej wytłumaczyć. Czyli na przykład jak rzucę 2 autoataki, to nabijam tylko 1 ocenę, ale jak zrobię autoatak, e-autoatak, to już 3 oceny się nabijają, nie? Tak, zmutowałem widza, bo płaczę na czacie. Ja rozumiem, że się stresuje mordeczka. Dobra. Zobaczymy. Może uda się jakiegoś fajnego kombosika. O! O! Nie doleciałem.
Okej. Okay. Q nie może krytować, czy może? Może, to był kryt, prawda? Drugi poziom R-ki. Nie wiem, co on zmienia. 20 damage'a. Zmniejsza koszt many. Zaraz będę miał też dużo, dużo kryte. Okej. Nie uciekli. No, wygląda mocno. Wygląda bardzo mocno to Samira. Te resety, nie? Są strasznie mocną mechaniką. Pięknie! Te resety na E są strasznie mocne. Ale Riot robi coraz lepsze animacje. Animacja tej R-ki jest fajna, no. Podoba mi się. Ta postać w ogóle jest taka cool. Jest bardzo przyjemna dla oka i tak dalej. Pytanie, czy ona nie jest zbyt mocna i jak ją zbalansować, nie? Fakt, że ona nie ma... No okej, okay, najprostsza rzecz, zwiększyć cooldown na R-ce. Tylko całkiem fajne jest to, że ona nie ma tego cooldownu prawie jakby. To jest bardzo mocne, tylko powinni jej zabrać W. W nie powinna mieć. Odbijanie pocisków na AD carry to jest broken. Na AD carry, taki skill, to równie, to jest jak nieśmiertelność na sekundę, nie? Zobaczymy, czy będą chcieli walczyć. O. Zabiłem ją w trakcie jej R-ki. Oni mi nie zrobili nic damage'a. Nic. Wydaje mi się, że z W zjadłem trochę pocisków. Vayne. Podoba mi się... z takich rzeczy, które są fajne i które bardzo mi się podobają, to pasywa. I ta część ze stopniami i to, że atakuje inaczej jak jest w zwarciu, jakby. To jest bardzo fajne. Podoba mi się jej R-ka i E. Nie podoba mi się W. Q też jest w sumie okej. W mi się najbardziej nie podoba. Jest bardzo, bardzo toksycznym spelem. R-ka healuje, ale tylko jak masz lifesteala. Ja mam lifesteala z run. A nie wiem. Nie wiem, czat. Jak dla mnie wygląda to na najmocniejszego czempiona na wyjściu od jakiegoś czasu. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. To jak ona się fiduje, jak już jesteś nafidowany, jak wtedy się śmiesznie duży sadzi damage. Okej, okay, coś z docykami ma problem Renekton. Nie mam pojęcia, czat, kiedy wychodzi. Okej, okay, ostatni przedmiot. Stormraiser może być ok, nie? 100% kryta dobije wtedy. A tutaj? Death's Dance? Za 2 tygodnie będzie? Ok. Ona powinna być jak Lucian, silny early, mid, a słabsza late. Może trochę tak jest nawet, nie? Bo... walka w lejcie
przeciwnym teamie może być bardzo ciężka. Okej, okay. Nie mogłem, widzicie? I teraz na przykład wydaje mi się, że mogłem w tej sytuacji odpalić R-kę, ale coś zepsułem. Nie wiem co, musiałbym zobaczyć, że źle ponabijałem te oceny. I nie zjadłem W-Brauma. Jakbym zjadł W-Brauma, to bym ich mógł wszystkich pozabijać wtedy. Z tego E Samira przelatuje za przeciwnik. O, czekajcie, mogę na sojusznika też rzucać E. Ej, to, że mogę na sojusznika, to jest bardzo duży plus. Bardzo zwiększa mobilność Samiry i jest dużo bezpieczniejsze. Bo jak sparujesz Samirę z taką Lulu, to to, że ona może doskakiwać do sojusznika, to wiecie, postać, która cię buffuje, może stać z tyłu, a jednocześnie pomaga ci uciec w razie czego i daje ci bezpieczeństwo. Wyobraź sobie Ghosta na Samirze. Ghost nie wydaje się taki mocny. Nie wiem dlaczego. Czekajcie. No. I chyba lekko za cel przelatuje. Penta. Ta R-ka mnie wyleczyła do fulla. Ten heal jest porąbany na R-ce. Nie powinno być tego heala. To nie była sytuacja na pętę. Ja wiem, Chad, że ja jestem nafidowany, ale to nie była sytuacja na pętę. Okej. Okay. Kozacko wygląda. Naprawdę, zajebiście. Do minionów też mogę skakać, tak. Pierwsza gra Samiru. Fajna jest, fajna. Nie jest ciężką postacią. Wydaje mi się, że bardzo łatwo ją będzie pilotować nawet nowszym graczem, nie? A potencjału czat to pod sufit ma. Jest bardzo mocno. Okej, okay.